Do Oświęcimskiego Centrum Kultury przyjechali minister środowiska Andrzej Kraszewski, minister infrastruktury Cezary Grabarczyk oraz rzecznik rządu Paweł Graś, aby mówić o planach budowy drogi ekspresowej S1. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że w budowie nowej drogi może przeszkodzić m.in. ślepowron oraz 9 innych gatunków ptaków. Rząd premiera Donalda Tuska prezentuje zupełnie inne podejście do realizowanych inwestycji infrastrukturalnych. Założyliśmy, że budujemy w zgodzie z naturą. Chcemy, żeby nie było zastrzeżeń z punktu widzenia norm środowiskowych. Wiemy, że ten ptak, który ma swoje siedliska, jest ptakiem migrującym i zmienia miejsca swojego siedliska co kilka lat. To nie jest tylko jeden ślepowron. Tam mamy i bączka, i pewien gatunek czapli białej. Tam zostało początkowo zidentyfikowanych 6 gatunków ptaków chronionych z załącznika bodajże drugiego dyrektywy ptasiej, a w tej chwili już została ta lista powiększona do 10. Więc sam ślepowron wiosny nie czyni, powiedzmy, nawet gdyby on wyemigruje. A ta wyspa jest taka piękna, że tam zaraz się jakiś inny gatunek zalęgnie. Nie, nie, ja myślę, że to jest taki dobry sposób, żeby się odsunąć. Zresztą koszty nie będą duże. Tysiące dróg ekspresowych przecina linie kolejowe i z tego powodu nie robi się żadnych wielkich mecy. To nie będzie żaden tunel robiony metodą tarczy, prawda, wierconej. Nie, 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 to tu ja jestem dość spokojny, a takie rzeczy widywałem tuzinami. Tunel. Na przykład puścić. Nie, nie. Przepraszam bardzo. Równie dobrym przejściem jest przejście po prostu płytkim tunelem pod torami. Wyjściem z drugiej strony na powierzchnię. Zobaczymy, zastanowimy się. Tutaj są fachowcy. Ja myślę, bo jeżeli zrobimy estakadę, to estakada znacznie zwiększa zasięg oddziaływania. Ja wiem, że ślepowron, sympatyczny ptak, bardzo ładny, taki trochę do De Gaulle'a podobny, on migruje okresowo. Dlatego moją misją i moim zadaniem jest znalezienie, wspomożenie lokalnych społeczności w znalezieniu takich rozwiązań, które nie będą mogły być oprotestowane. W tej chwili nie mamy ani jednego procesu z Komisją Europejską. I moim zdaniem jest możliwe, by uniknąć sytuacji, w której, i takie jest moje zadanie, byśmy takie procesy mieli. Proszę Państwa, środowisko to nie tylko środowisko przyrodnicze, to także środowisko społeczne. To gehenna i krzyż pański, żeby przeprowadzić drogę w zatłoczonym środku Europy. Bo gdyby nie Unia Europejska, to byśmy taki poziom ochrony środowiska pewnie osiągnęli za następne 1100 lat. Z ogromną radością podejmę się misji znalezienia takiego przebiegu drogi S1, który w stopniu, w jakim to jest możliwe, uszanuje przyrodę i uszanuje środowisko społeczne. Możemy przyjąć ten bezkolizyjny dla środowiska wariant piąty, tylko wówczas nie spełnimy oczekiwań społecznych, nie spełnimy oczekiwań miasta Oświęcim i tak jak pan minister Kraszewski przed chwilą powiedział, wybudujemy drogę S1, a za chwilę przystąpimy do pracy nad wyprowadzeniem ruchu z Oświęcimia. I poniesiemy koszty dwukrotnie. Być może lepiej nieco dłużej prowadzić prace przygotowawcze po to, by znaleźć optymalne rozwiązanie. Ja nie pozwalam moim dyrektorom regionalnym wybierać wariantu. To inwestor jest ten, który uważa, że dla niego ten wariant jest najlepszy. I będziemy dalej prowadzili pracę wspólnie, aby znaleźć optymalne rozwiązanie.
Przybyli do Oświęcimia ministrowie, potwierdzili fakt, który znamy już od dawna, że S1 będzie w Oświęcimiu wybudowana. Można się tylko zastanawiać, czy w tym spotkaniu chodziło tylko i wyłącznie o drogę, czy czasem nie był to element kampanii wyborczej. Kamil Szyjka, Fakty Oświęcim.